Zapraszam Małgorzatę Włodek. Małgosia Włodek lubi przebywać w towarzystwie znajomych i przyjaciół, ponieważ z nimi czuje się najlepiej. Ma wiele zainteresowań, głównie są one związane ze sportem. Małgosia uwielbia biegać, jeździć na rolkach, grać w siatkówkę. Jest otwarta, ambitna, odważna i szczera. Taka właśnie jest zodiakalna lew Małgosia Włodek. Bardzo proszę o brawa dla Małgosi. Ale te brawa mają być gorące. Dziękuję. Przed Państwem Adrianna Kulak. Adrianna ma 19 lat. Jest tegoroczną maturzystką i piękne włosy, co oznacza, że przed nią rozpoczęły się również bardzo długie wakacje, po których studiować będzie turystykę i rekreację. Pragnę dodać, że Adrianna została doceniona przez czytelników miesięcznika Kronika Bocheńska, którzy, jak widać, bardzo słusznie i bardzo zasłużenie nadali jej tytuł Gracji 2009 roku. Bardzo proszę o brawa. Przed Państwem na wspaniałym czerwonym wybiegu Kinga Wojas. Kinga ma 23 lata. Studiuje w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni. W wolnych chwilach gra w krakowskiej Lidze Darta, zasilając bocheńską drużynę WRP. Kinga interesuje się ekonomią, psychologią i kosmetologią, co oznacza, że będzie bardzo zadbaną ekonomistką z psychologicznym podejściem do stanu nieograniczoności potrzeb ludzkich. Brawa dla Kingi Wojas. Zapraszam wszystkie modelki na wybieg. Paulina Dziedzic, Małgorzata Włodek, Adrianna Kulak i Kinga Wojas. Dziewczyny, które wbrew kaprysznej pogodzie prezentują Państwu piękną modę letnią, piękną biel, która, jak wspomniałam, obowiązuje najpierw w Bochni, Krakowie, Wrocławiu, a później dopiero w Paryżu i Londynie. Szanowni Państwo, nasze piękne modelki obdarują teraz Państwa białym złotem. Są to kruchy bocheńskiej soli, które specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy na dzisiaj. Mamy także dla Państwa pamiątkowe widokówki. Są to karty opieczętowane paradną pieczęcią miejską. Dziękuję za uwagę. Pragnę serdecznie podziękować za obecność burmistrzowi miasta, panu Stefanowi Kolawińskiemu. Za tak, oczywiście proszę o brawa. Za pomoc organizacji naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego, panu Jackowi Sowieckiemu. Serdecznie dziękuję także przedstawicielom Straży Miejskiej, którzy pomogli nam zadbać o organizację ruchu drogowego. Dziękuję wszystkim Państwu, serdecznie pozdrawiam. Wszystkim życzę miłego.